Witam Was tutaj, cześć, cześć, Avizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Minecraft. Tym razem mamy dzisiaj Minecraft PS4 i tak, zaczynamy nasz nowy świat. A, tutaj nie widać. Wpisuję, tak, ogólnie zapis filmu się nagrał, niestety nie nagrał się dźwięk i muszę go dograć. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Świat się nazywa Świat Avizonosza, jeśli ktoś ma pomysł na jakąś inną, może wpisać w komentarzu. Przejrzymy. No i tak, tutaj zbytnio nie zmieniamy. Jeśli coś. Skala biomu. Cały czas nie wiem dokładnie co to jest. Chodzi chyba o te budynki. Generowanie budynków, tak, to się na pewno przyda. No, tu jeszcze czytam. Coś pewnie o tym mówię. Dodatkowa skrzynia też się przyda. Wyznaczamy super świat, płaski świat to nie. Autozapis włączony, ufaj graczom, to ten wybucha. I tak. I tutaj już nic więcej z tego, co pamiętam. No i co? Tworzymy nowy świat. Dobra, ładowanie. Teraz wejdziemy. I tak. Trochę dziwnie się komentuje, jak wie, co się zaraz stanie. I w ogóle to jest moje drugie podejście, tak właściwie to trzeci raz komentuję to już. Za pierwszym razem się nie udał film, za drugim razem film bez dźwięku, a teraz dźwięk. No dobrze, przed nami jest skrzynka. Trzeba ją otworzyć i tak, zobaczmy co tutaj mamy. No nie, źle. Oj, mamy tylko nasiona dyni, szkoda. Myślałem, że będziemy mieli jeszcze nasiona tego. Jak to się nazywa? Arbuza. Dobrze, wzięliśmy samą skrzynkę, czyli wszystko się jest. O, jedna pochodnia. Trochę mało. Zazwyczaj jest więcej przy tych skrzynkach. No i stawiamy pochodnie mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie powinno być. Otwieramy mapę. No i w dzisiejszym odcinku szukamy wioski. Ponieważ tam obok wioski, niedaleko wioski, chcemy się osiedlić. Taki będzie nasz plan. O, królik. Tak, racja, jeszcze zapomniałem. Nie mam jeszcze żadnego miecza ani łopaty. Trzeba stworzyć, więc zaczniemy od warsztatu. Dobra, dawaj, stworzyłeś warsztat. Teraz trochę desek. Znaczy... Nie, deski już mamy, patyki. Miecz, dobrze. I łopata. Co ty zrobiłeś? Co ty robisz? Kilofem? No zależy, dobra, nieważne. Coś mi się odwróciło. I czemu wziąłeś właśnie? No, teraz jest dobrze. Nie będziemy zabijać królików, bo to strasznie trudne. Ponieważ są szybkie. Szybkie. Swoją nogą królików kiedyś nie było. I tak. Ja wiem, gdzie jest wioska na tej mapie. Jeszcze nie jest odkryta. Ale tak, swoją nogą... Idziemy przez pustynię. I warto wiedzieć, jeżeli nie wiecie. No, weźmy sobie trochę jedzonka. Że świat w Minecrafcie jest na PS4. O, jest nieskończony. Znaczy nie ma końca, tak jak... Znaczy, no jest skończony, zawsze każdy świat ma koniec. Koniec pamięci na przykład, ale... W tym, jak to się nazywa? Ale na PS3 i PS Vita, czyli tam gdzie wcześniej grałem, świat jest skończony i to było trochę nudne, bo świat się kończył i co, więcej nic nie możemy zrobić. A tutaj możemy dalej lecieć. Bez jakichś większych problemów. Tak, ten odcinek dzisiaj się pojawi w niedzielę, to jestem pewien tego, na pewno się w niedzielę pojawi. Dobra, mamy dwie owce. Dwie owce zrobiliśmy, czyli dwie wełny. Czyli nie powinno być źle. Tak? Dobra, weźmy sobie trochę drewna do domku. W przyszłości, może się trochę przydać. Więc tak. Wchodzę na drugi pień, jeśli ktoś by się zastanawiał, dlaczego szedłem na drugi pień, aby całe drzewo rozwalić, żeby nie latało takie UFO. O, i trochę wzięliśmy jeszcze... kakao. To chyba tak się nazywa. Tutaj w Minecrafcie. Tak, to jest kakao. Dobra. To jest śmieszne, że nagrywam ten dźwięk, więc się renderuje już ten film. Dobra. Ile jeszcze przed nami tego? Nie jest tak źle. Dobrze, tak, mamy już trochę jedzonka. Nawet całkiem fajne to komentowanie. Patrząc na to, co robię i nie wiem, co robię jeszcze, zaraz zrobię.
Dość gadania o tym, co źle zrobiłem. Mamy mapę i idziemy. Właśnie, jeszcze jedno już. Ostatnie. Może dźwięk się trochę rozjeżdżać z tym, co się dzieje na ekranie, no bo wiecie, to jest nagrywane później, ja to jeszcze muszę ładnie skleić. Powinno wtedy ładnie wyglądać. Co prawda, ten biom, po którym teraz chodzimy, został dodany dosyć niedawno do Minecrafta na PS4. Kiedyś tego nie było. Kiedyś naprawdę to wszystko nie istniało. Na moich światach starych tego nie ma. Dobra. O, na przykład tutaj mamy czerwony piasek przed nami. Też tego nigdy nie było. Dobra, co ja tam myślę? Halo? Jakaś pauza budująca napięcie? Dobra, nie, idziemy. Musiałem... A! Zegarek sprawdzałem, ile nagrywamy, bo odcinki mają trwać około 20 minut. Natomiast ten odcinek trwa... Jak możecie zobaczyć? O! Terrakota. No, szczerze powiedziawszy, jeszcze tego nie wiedziałem, że to jest terrakota wtedy. Ale... No, kto wie. Tak, to jest terrakota. Tu chciałem sprawdzić, czy to jest na pewno terrakota. I kiedyś, jak chciałem stworzyć terrakotę, no, nie dało się jej tak po prostu stworzyć. Dobra, idziemy, mamy mapę, idziemy. Skinie w terrakoty, też może wyglądać ciekawie. No i tak, trochę tego świata terrakoty jest tutaj, więc będzie skąd brać surowce. Tym bardziej, że niedaleko będziemy mieszkać. No, powiedzmy niedaleko. Dobra, schodzimy, bo tam widziałem jakieś zabudowania. Chyba nie powiedziałem tego, tak, nie powiedziałem. Tam są jakieś niedaleko zabudowania, zaraz sobie sprawdzimy, co to jest. Po co wziąłem kilof? Ej, wyraźnie coś tam musi być do wydobywania. Dobra, idziemy. Tej terakoty to nawet widzę, że to jest całkiem dużo różnych kolorów. Fajnie. Na pewno się przyda. Dobra, idąc. Mam nadzieję, że nikt mi nie będzie przeszkadzać w trakcie nagrania. I tak, i tu mamy pierwszą świątynię. To jest świątynia chyba nawet... A, ała. To jest coś tego typu jak piramida. I tak. Na dole jest TNT pod tą. Więc gdybyśmy teraz zaskoczyli, byłoby jedno wielkie kabum. Czyli nie fajnie. O, tu też jest już terrakota. Dla moich czasów to była wełna. O, tu właśnie sprawdzam. Co nie? Więc kiedyś to było trochę inne życie. Były bardziej wełny kolorowe. Tak samo jak dosyć niedawno pojawiły się kolorowe łóżka. O, trochę kobla. To wiecie, weźmiemy sobie do naszego domku i do piecyka, bo piecyk może się przydać. Jak wiadomo. Dobra. Dawaj to wszystko i będziemy mieli. Co innego pamiętajcie, że mamy tylko jeszcze nasiona dyni, jakby coś. Dobra. Lecimy dalej. Najważniejsze. Rozwalić płytkę. Abyśmy na nią przypadkowo nie wyszli. Patrzę tutaj, czy nie wybuchnie. Bo z tymi płytkami to nie wiadomo jak jest. Tu... No, skrzynki są ogólnie dosyć bogate. Tylko mój efikonek też i trzeba pozostawiać to. Właśnie, tylko my to schowaliśmy już do skrzynki, jakbym kiedyś chciał to wziąć. Co nie? Co ja robię? Dobra, nie, idziemy dalej. To tak, zabierzemy sobie złoto. Kolejna skrzynka. O, jeszcze więcej, siodło, ale siodło może się przydać do jakiegoś naszego konia. Dobra. Wywar... Co tu wywar? Nie, nasiona zostaw. Terrakotę można zostawić, jakby coś. Tak, nasiona można wziąć, srebro się przyda, płytka też można wywalić. No i jeszcze dwie rzeczy musisz wziąć. Tak, to można wywalić. I... Kakao? Nie, kakao wróć. Terrakota, tak. A, tu wszystko jest ładnie, wszystko już mamy, więc możesz wszystko ładnie pójść. Tego złota widzę, że mamy dosyć dużo, 6 już 10 sztabek złota.
O, diamenty! Ładnie! Piasek do TNT, ale to nie jest niezbędne. A! Nie wiem, czy słyszycie w tle jakieś potwory. To, co ja tam słyszę, to jest Creeper, ale... chodzący TNT. Albo po polsku czyhacz. Dobra, zostaw króliczy. Nasiona arbuza. A, zaraz, nasiona arbuza? O, to jest dobrze. Tylko nasiona arbuza, to jest dobrze. I nasiona dyni. Czyli mamy już wszystko. Póki co. Chyba, że coś jeszcze w Minecrafcie wymyślam. Kiedyś nie było marchewek. Ani ziemniaków. No nie, co ty... Weź. Weź tam... książkę jeszcze musisz wziąć. O. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co to jest zaklęcie, nie mogę tego doczytać. Bo patrzcie na to na małym ekranie, może ktoś mi napisać w komentarzu, co to jest zaklęcie. Zostawiłeś książkę? What? A, ciemność trzeba dobić. To rzeczywiście racja, trzeba zabić domek. No, no ciemność robi. A trzeba jakoś przespać. Dobra. Dawaj, buduj domek i będzie po sprawie. Domek jest. O, film się już zdenerwował. Ładowanie audio. Nie ma tam audio, człowieku. No ty nie jesteś człowiekiem, ty jesteś programem do edycji filmów. W tle. Dobra. Właśnie, swoją drogą, my jeszcze nie mamy żadnej pochodni. Czy była, ale się zmyła. Dobra. Trzeba będzie coś z tym wymyślić. Dobra. Tak. Gościu, co ty robisz? Dawaj, warsztat, musimy zdobyć piecyk. Dobra, już jest pół biedy, ale dawaj piecyk. Trzeba zrobić piecyk, dobra, mamy zapikunku. Tak, to jest jeszcze prościej, bo nie trzeba układać dokładnie tych rzeczy. Dobra, o, jest trochę oświetlenia. Zawsze coś. Weźmy sobie pieskowiec i zabudujmy dach. No dobra. I mamy pierwszy węgiel. Pochodnia. Dobra, mam nadzieję, że tutaj się nic nie zespawnuje. Bo przy moim rozgarnięciu to... Dobra, jest pochodnia, jest pół biedy. Znaczy, gorzej jest to, że jeszcze łóżka nie możemy zrobić. Z tyłu postawimy pochodnię, bo trochę się przycięło, widzę. Dobra, weźmy sobie piecyk. I poustawiamy go tak, aby tu dało się jeszcze skrzynkę postawić. Oczywiście wszystko ze sobą później weźmiemy, ale... Dobra. Zostawmy na razie tutaj niepotrzebne rzeczy, teraz pójdziemy może powojować trochę. Dobra. No to co niepotrzebne, to zostawiamy. Tak, to też zostaw. Cisza, nasłuchiwujemy. Mamy mapę. O, w tym kierunku, człowieku. Słyszę tam creepera. I dochodzę do wniosku, że trzeba stąd wyjść. Lecz najpierw. A nie, to jest zombie. Można stworzyć mieczyk, co nie? Ale jaki mieczyk? No, mamy diamenty, no to możemy zrobić diamentowy mieczyk. Tak, od razu na sam początek. Będziemy wymiatać. Dobra, dawaj, mamy diamentowy mieczyk. Czy ktoś pobije? I tak. Możemy wyjść. Ale nie, to był błąd. Zrobimy sobie drzwi. Co nie? Będą drzwi i będzie czat. Dobra, chyba tyle powinno wystarczyć na drewno. I mamy drzwi. I dobra, lecimy. Swojego, jeżeli tak naprawdę patrząc, to jest dzisiaj pierwszy odcinek z Minecrafta. Bo tamten to był samouczek. Rozwalamy tutaj takie rzeczy, ponieważ zombie potrafią wyważyć drzwi, ale muszą do nich podejść.
oświetlamy domek. Dlatego nie mam pochodni. Tu mi się skończyły pochodnie. O, o tak. Dobra, nie, te drzwi są źle postawione, trzeba je przystawić. Dobra, gościu, wyważ te drzwi. Co ty chcesz zrobić właściwie? A, no tak. Przydałoby się podgrzać trochę żarcie. Dawaj te 5 cudów. Wojnie. Dobra, w tle słyszę zombie i creepera. To nie za dobrze. Jeśli ktoś nie wie jeszcze. Dobra, drzwi postawione. I na górze zamknięte, czyli jest już spokój. I tak, lecimy dalej. Piasek, no to już weźmy ze sobą. Zjedzmy trochę i teraz... Patrzcie na to, mam głód. Nie wiem dlaczego, ale jest głód. Dobra, idziemy. Pierwszy zombie. Jest pierwszy zombie zabity. O nie, jakiś mocniejszy zombie. I jeszcze ktoś we mnie tutaj strzela. O, o. Chyba zabij tego kościotrupa. Mam dla ciebie złą wiadomość, masz mało życia. Zjedz zresztą coś. Z jak my przyszliśmy stamtąd? Dobra. Pewnego... Nie wiem, czy mam tutaj głód. Może jakaś wiedźma mnie już zaatakowała. Zostawmy surowce wszystkie niepotrzebne. O! To się przyda. Człowieku, może najlepiej się najedz. O, tak. O, ty pająk. Nie ma. Nie ma, nie mogę zamknąć drzwi. Ej, no bez takich. Dobra, udało się. A, bo byłem na shifcie. Znaczy, to nie jest shift na playaku, ale już tak się przyjęło. No i znowu głód jest. Skąd to jest? Ja przez tego surowego kurczaka. Patrzę, czy nie ma wieźmy. Głód. Przez 15 sekund. Dobra, niech ten głód się skończy. Kończy się głód. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i jedziemy. Zjedz coś jeszcze. O, słyszę zombie. Szykuje się walka. Ha, te drzwi to moja masakra. Okej, trochę pająków. Świetnie. No ładnie. A, to są pająki. Teraz patrzcie na tą sztuczkę. Jeżeli tam był pająk, został zabity. Ale raczej nie, raczej przy... O nie, creeper. Nie, w nogi creeperom mówimy nie. Kościotrup, jeszcze lepiej. Chyba creepera warto byłoby zabić. O, tak. Nie, już ja to widzę. Spadliśmy. A! Precz! A! Czemu ty tracisz życie? Nie! Mamo, nie możemy zginąć, bo odlecimy się bardzo daleko. Dobra, zjedzmy coś. Nadajemy strasznych rzeczy. Tak, jeżeli patrzycie teraz na zegarek i widzicie, że zaraz będzie 20 minut, nie zastanawiajcie się. Po prostu chcemy znaleźć już wioskę i przeżyć pierwszą noc. To jest nasz cel. Dobra. O nie! Czy ja tam dobrze widziałem? Tak, to jest wiedźma! O ty, panie. Co ona mi nam dała? Trucizna, ale dała krótko na szczęście. Przyszło. Tak, to jest wiedźma. Wiedźmę warto zabić, choć to nie jest łatwe.
Tym bardziej przy mojej zbroi. Nic nie mam na sobie. Wejdź, Marzeszy, weź stąd idź. Dobra, widzimy już dzień. Robi się jasno, dobrze. Czas się pakować. Wejdź, ma nie marudź. Uspokój się. Słyszę cię w moim prawym uchu. Dobra, dobra. Dawaj, lecimy z tym. Śmiało. Weź wszystko. Dobra. To na pewno piecyk ze sobą weźmiemy. I to też. I teraz tak, co jest ważne? Piasek nie jest ważny. To nie. Dalej, co nie jest ważne? No, wełna jest ważna, bo chcemy się przespać. Kurczę, co tu można wywalić stąd? Drzwi? Może drzwi? Łopata? Nie. Drewno. Tak, dobra, drewno. Ale my chcemy... Nie, my tego nie chcemy. Dobra. I lecimy. Ja tam słyszę tam wiedźmę. Ale nie, ona się na nas spojrzała. Już lecimy. Już idziemy sobie. Dobra. Nie idzie za nami. Dobrze jest. Natomiast my teraz musimy znaleźć... tą naszą wioskę. Jeszcze przynajmniej trochę sobie pochodźmy, żeby chociaż... O, jest! Będzie można zrobić łóżko, bo już kolejne co to ja nie chcę. Dobra, mamy trzy. Owieczka zabita. Dobrze jest. Dobra, idziemy. Okej. O, kolejna owieczka. Może być. Wełny nigdy za mało. Idziemy. No dobra, nie jest źle. Powiem tak, nie jest źle. Co my tutaj mamy? Dobra. No, wiecie, to nie wygląda dobrze. Jest duża, rozpięta widoczność. I wioski jak nie ma, tak nie ma. Kiepsko. O, studnia. Ale studni nic nie ma. Nuda i bieda. Dobra, idziemy dalej. Takie trochę przeskoki widzę przy nagrywaniu tego, ale dobra. Nie będzie, nie jest źle. Idziemy dalej. Biegiem już. O! Czy ja tam to dobrze widziałem? Jest! Wioska mamy! Mamy wioskę! Dobrze, no to udało nam się. Na krańcu mapy znaleźliśmy wioskę. O, nie, jak już jesteśmy blisko. No tak, świnkę chcieliśmy tutaj zabić. Dobra, świnia. Ty nam dajesz. I tak, czy tu jest jakiś węgiel? Nie, nie widzę. Dobra, teraz trzeba stąd wypłynąć. Świnia, dawaj te steki. Trzeba coś wyrzucić. Dobra, wyrzućmy piasek. Piaskowiec. Dobra, płyniemy do wioski i na tym chyba skończymy dzisiejszy odcinek. Udało nam się. No, za trzecim podejściem udało mi się znaleźć wioskę w pierwszym odcinku. To osiedlimy się gdzieś niedaleko, bo na pustyni jednak mieszkanie nie jest zbyt fajne, bo biomy tutaj jest nudny, ale gdzieś w pobliżu będzie. Dobrze. Tu widzimy różnych ludzi, tu jest bibliotekarz na przykład, tam był chyba kowal, minęliśmy przed chwilą. A to fajnie, że jest słuszna ludność, ale jednak wieśniak, taki wieśniak, kapłan, to jest zbrojomistrz. Jednak potrzebna nam jest taka osoba o nazwie... Jak ona się nazywa? Rolnik. Wytwórca narzędzi. No nie ma rolnika, serio? Trochę kiepsko. No ale mam nadzieję, że będzie dało się ich rozmnażyć, to wtedy może jakiś rolnik się urodzi. Później zrobimy. Później to zrobimy. Dobra, pole uprawne. O, domek jakiś. No, o ty, chciałeś mi tak zrobić pułapkę, tak? Nieładnie. Nieładnie, wieśniak.
Dobra. Zrobimy sobie zejście. Wieśniak? Wieśniak! Ty jeszcze chciałeś mnie zamknąć. O, tu jest przy okazji jakaś... Nie, ty nie jesteś ten, co ja chciałem. Ty jesteś chyba jakiś kowal, czy coś takiego. Nie zauważyłem, zbyt szybko mignął. Dobra. Tu tą chatkę sobie weźmiemy póki co. No, może tą większą. Bo ta druga to jest czyjaś. Tak, tu jeszcze mam jeden domek. Kościół właściwie. Trzeba tutaj tą wodę wziąć, bo może przez te plonów nie mogą zbierać. O, tak, tak. Ale już rozpój. Budaki. Budaki. Dobra, dawaj. Jest. Schodek. Dobra, no nic, nic tu nie ma, ale trudno. Okej, mamy skrzynkę, postawimy sobie i przeniesiemy wszystkie materiały, co nam jest potrzebne, co nie. No i to będzie na tyle z dzisiejszego materiału. Już. Komputer, nie marzyć. Tak. Przeróbmy sobie jeszcze trochę wundla, bo musimy jakoś oświetlić ten teren. I to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się podobało, możecie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!